Mężczyzn, że Bóg nas kocha. He's not talking about romantic love for us. Nie mówi o nas, że ma taką romantyczną miłość dla nas. He's talking about a father's love for his sons. Mówi o swojej ojcowskiej miłości dla swoich synów. The father spoke to Jesus a couple of times in the New Testament. Ojciec mówił do swojego syna wiele razy w Nowym Testamencie. When he was baptized at Jordan. Gdy był chrzczony. And again on the mountain of transfiguration. I podczas przeistoczenia na górze Tabor. And both times he said the same thing. I w obydwu przypadkach powiedział to samo. This is my beloved son. To jest mój syn umiłowany. In whom I am well pleased. Który mam upodobanie. Listen to him. Słuchajcie go. We need to listen to Jesus. Musimy słuchać Jezusa. But you know what I think God said to us today? A wiecie, co ja myślę, że Bóg powiedział do nas? These are my beloved sons. Wy jesteście moimi umiłowanymi synami. I'm proud of you. Jestem z was dumny. The Lord loves us. Bóg nas kocha. As a father loves a beloved son. Tak jak ojciec kocha swojego umiłowanego syna. Let us enter into our understanding of what God wants to teach us as sons of God. Weźmy teraz to, co Bóg chce nas nauczyć jako umiłowanych synów. He loves us and he wants to teach us how to be just like Jesus. On nas kocha i chce nas nauczyć, jak mamy być tacy jak Jezus. The topic for today is expecting God's favor in difficult times. Dzisiejszym tematem jest oczekiwanie Bożej przychylności w trudnych czasach. You may not personally be going through some difficult times. Możliwe, że każdy z was osobiście nie przechodzi akurat jakiegoś trudnego czasu. But certainly the United States and Europe are going through difficult financial times. Ale na pewno USA i Europa przechodzi przez trudne czasy finansowe. And the Catholic Church is going through extremely difficult times in the West. A Kościół katolicki na Zachodzie przechodzi teraz przez szczególnie trudny czas. And we know that God didn't change. Wiemy, że Bóg się nie zmienił. But certainly the church is changing right now. Ale zdecydowanie Kościół się teraz zmienia. And it's not all good. It seems to be almost all bad. I to wcale nie sprawia wrażenie, że to jest dobre, raczej wydaje się, że to jest złe. 75% of the Catholics in the United States and I think Poland are not going to church on Sunday. 75% katolików w Ameryce i pewnie tak samo jest w Polsce nie chodzi do kościoła w niedzielę. And for most of the other activities outside of mass, mostly women go to prayer meetings and things like that. Jeśli chodzi o jakieś inne spotkania poza liturgią niedzielną, to właściwie tylko kobiety chodzą na takie spotkania. And God wants to build a church with us men. A Bóg chce budować swój kościół z nami mężczyznami. So what I hope to accomplish today is to increase your capacity to receive from God. Także to, co chciałbym osiągnąć dzisiaj, to powiększyć waszą pojemność na to, co możecie otrzymać od Boga. To receive from God even in difficult times. Abyście otrzymywali od Boga nawet w trudnych czasach. Most of us go through life with a very small cup. Większość z nas idzie przez życie z takim małym kubeczkiem. We think, well, I'm doing okay, and this is really good. I mówimy sobie, no, wszystko w porządku, jest okay. But we're not planning on having much more. Nie planujemy mieć więcej. Others will stretch their faith, and they're expecting a barrel full of faith. A niektórzy poszerzają swoją wiarę i oczekują beczki pełnej wiary. They're expecting God to bless them more than the average person. I oczekują, że Bóg będzie błogosławił ich bardziej niż przeciętną osobę. Yet there's a third group, another group. Jest też trzecia grupa. This group is unusual. Ta grupa jest wyjątkowa. These are people that believe that they're going to get far and beyond all the blessings from the Lord. I oni wierzą, że mogą wyjść poza, wyjść ponad wszystko, co wszystkie możliwe błogosławieństwa, jakie tylko Bóg ma. They believe that they're going to be blessed in economic times are terrible and when the church is falling apart. I wierzą, że mogą być błogosławieni wtedy, kiedy są trudne czasy z punktu widzenia gospodarki, a także z punktu widzenia kościoła. They're expecting explosive blessings. Oni spodziewają się takiej wybuchającej łaski Bożej. They know deep down inside that there's supernatural increase coming for them. Spodziewają się tego, że będą ponad nadprzyrodzenie wzrastać. So they don't have a cup. And they don't even have a barrel. W sumie nie mają ani kubka, ani beczki. They're expecting to jump into the river of blessings. Oni spodziewają się tego, że wskoczą do rzeki pełnej błogosławieństw. The river of the Holy Spirit. Rzeki Ducha Świętego. They're expecting God to open the windows of heaven and pour out grace upon them. Oczekują tego, że Bóg otworzy wszystkie okna z nieba i wyleje swoją łaskę. And have supernatural opportunities in their lives. I mają ponadnaturalne możliwości w swoim życiu. And the psalm says, open your mouth wide and I will fill it. Psalm mówi, otwórzcie swoje usta szeroko, a ja je napełnię. My question is, do you have your mouth open wide? Moje pytanie jest do was takie, czy macie swoje usta szeroko otwarte? What are you expecting from God? Co oczekujecie od Boga? You say, oh, you know, you don't know the troubles I have.
I wy tak sobie mówicie, no przecież ty nie wiesz, jakie mam problemy w ogóle. I just lost my job. Teraz właśnie straciłem pracę. My wife doesn't ever want to go to church anymore. Moja żona już w ogóle nie chce chodzić do kościoła. How can I expect anything from God? Jakżeż ja mogę oczekiwać czegokolwiek od Boga? The problem is we're not expecting God to bless us. Ale problem jest taki, że my nie oczekujemy, żeby Bóg nas błogosławił. We're not excited for the increase. Nie cieszymy się z tego, że możemy wzrastać. We're not expecting God to show up in our lives. I nie czekamy na to, że Bóg się może objawić nam w życiu. And unfortunately, niestety, you won't be disappointed. Będziecie rozczarowani. He won't show up in your life. Bo Bóg nie chce się, bo Bóg się nie objawi w waszym życiu. Jesus said, according to your faith, bo Jezus powiedział, zgodnie z twoją wiarą, it will be done for you. Tak ci uczynię. If you believe hard times are here, hard times are here. Jeśli ty wierzysz, że ciężkie czasy są tutaj, to faktycznie ciężkie czasy są tutaj. You can believe in good or you can believe in evil. That's your choice. Albo w dobro, albo w zło. To jest twój wybór. In the Old Testament it says you can have good or bad. It says choose life, not death. A Stary Testament nie mówi, że może być dobrze lub źle, tylko wybierz dobro albo zło. Jesus could have said, if you have a cup full, I'll fill it to overflowing. Jezus powiedział, że jak będziesz miał kubeczek, to ja go napełnię tak, że będzie się przelewało. If you have a barrel, I'll fill that to overflowing. Jak masz beczkę, to ja ją tak napełnię, że tak, że też się będzie przelewało. He's encouraging us to jump into the river. Ale on nas zachęca, żeby wskoczyć do rzeki. So that we can get fully blessed. Tak, żebyśmy mieli pełnię błogosławieństwa. When we get blessed, it's not blessings for me and you. Jeśli jesteśmy błogosławieni, to nie są błogosławieństwa dla mnie i dla ciebie. It's overflowing blessings that God wants to give. Przelewające błogosławieństwa, które Bóg chce nam dać. So that the blessings you receive goes to everyone around you. Także te błogosławieństwa, które otrzymasz, będą przenosiły się na wszystkich innych dookoła ciebie. We need to be a light to the world. Musimy być światłem dla świata. So as our blessings start overflowing, we'll become that light. Więc gdy nasze błogosławieństwa się tam przelewać, to się rozniosą na cały świat. So if we're expecting good favor, we won't be disappointed. If we expect favor from God, it will not disappoint us. Jeśli będziemy spodziewali się Bożej przychylności, to on nas nie rozczaruje. Psalm 37:19 says this. Psalm 37, wiersz 9 mówi. Even in famine, the righteous will have more than enough. Nawet w czasie posuchy sprawiedliwy będzie miał więcej niż trzeba. Now you know God won't lie to you. Wiecie, że Bóg was nie okłamie. You know that? Wiecie to? You're not sure. Nie jesteście pewni. God will not lie. Bóg nie będzie kłamał. And he just told you, i on właśnie wam powiedział, that the righteous will have more than enough even in famine. Że sprawiedliwy będzie miał więcej niż trzeba nawet w czasie posuchy. Right now there's a food shortage all over the world. Teraz jest problem z żywnością, z produkcją żywności na całym świecie. Prices food is very high. Ceny żywności wzrastają. But you men don't look like you're starving. Ale nie wyglądacie wcale, jakbyście byli głodni. Ja też tak nie wyglądam. Because the righteous will have more than enough. Dlatego, że sprawiedliwy będzie miał więcej niż trzeba. When your mouth is open wide, jeśli twoje usta są szeroko otwarte, and you're not complaining about the economy, i nie skarżysz się na gospodarkę, and you're expecting supernatural year from the Lord, i spodziewasz się szczególnego błogosławieństwa od Boga, you will not be disappointed. Nie będziesz rozczarowany. You'll be obedient to God. Będziesz posłuszny Bogu. If you're expecting to be blessed, that means you're obedient to God. Jeśli spodziewasz się błogosławieństwa, to znaczy, że jesteś posłuszny Bogu. Some of us think it's greedy to want things from God. Niektórzy z nas myślą, że to jest chciwością oczekiwać różnych rzeczy od Boga. But the scripture says the good guys are supposed to get lots of stuff from God. Ale Pismo mówi, że ci dobrzy ludzie powinni mieć dużo od Boga. It's what we do with it that's important. A kwestia jest taka, że to, co my z tym robimy, to jest ważne. We receive to make sure that we're a blessing to everyone around us. My mamy otrzymać po to, żeby błogosławieństwo mogło się przelewać na wszystkich innych dookoła nas. God said, your children will be mighty in the Lord. Pismo mówi, że twoje dzieci będą mocne w Bogu.